No to co? Zaczynamy kolejny odcinek, tak? Jedziemy. Jedziemy. Nikt nie wie, jakie problemy techniczne były. O! I wyszło szydło z worka, że zapomnieliśmy wyłączyć i włączyć Dotę, bo znowu Nyx. Teraz w komentarzach będą krzyki, że już nie możemy tego Nyxa. Ileś tygodni z rzędu ten Nyx, nie? Dokładnie. Co do metomójstwa, cóż da powiem świeżości. No, już bym chciał jakieś skrypty oceniać. No, skrypty to byłoby ciekawe. Za bardzo nas ta Dota rozpieszczała i pierwszy Overwatch dała ze skryptowaniem. Tak. Podoba mi się to, tu warto zauważyć, że ewidentnie Double Mid jest grany. I Feniksowi się to nie podoba, ewidentnie. Feniks, jak na to zareagujesz? Pokaż. O, kolejny znacznik. Trzeba było ogarnąć wcześniej. Naprawiamy swój błąd, czy tam mój błąd, żeby być precyzyjniejszym. Jest na razie 0-0, także... Nie miał jak się zabić jeszcze. Okoliczności niesprzyjające. Ewidentnie. Tak, ale podoba mi się to, że twardo stoi na midzie. A Phantom solo na dwóch first blooda zrobił. Przyspieszamy, no bo on se AFC po prostu. Tak, on sobie po prostu AFC. Czy on po prostu czeka na Shadow Amulet, żeby zrobić standardową taktykę znaną sprzed dwóch tygodni, o ile dobrze liczę. To jest po prostu jakaś taka odmiana, nie? Taki, wiesz, aktywne AFK, nie? Że w sumie to AFC z punktu widzenia rezultatu dla drużyny, ale jest przy komputerze i klika, nie? Tak. Powiem tak, no jak wierzył, że z trzecim levelem zrobię coś siedmiolevelowemu, dobrze powiedziałem? Siedmiolevelowemu? Na siódmym levelu w każdym razie Tinkerowi. To... No to się przeliczył. Ja wiem, czy przeliczy się jeszcze 20 razy w tym meczu. Ale on... Gra awczenie. W sensie, nawet jak to nie są celowe samobójstwa, to jest Griffin, nie? Bo ona F3. Tak. O, to jest ciekawy plot twist. Spójrzmy na to jeszcze raz. Invoker się rozłączył. I Invoker opuszcza grę. I można bezpiecznie opuścić rozgrywkę. Czy Felix z tego skorzysta? Skoro nie chce grać gry, skoro AF3. Przecież może wyjść. Czy to zrobi? Lolz, to jest naprawdę to, co tu się odwala, to jest niesamowite. Case Overwatcha to faktycznie jest perełki. No, wiesz, dostajesz kogoś, kogo masz przeanalizować, a okazuje się, że cała reszta jest równie ciekawa. Gość wychodzi przy 4-4. Pewnie zestresowany, bo miał 0-2-0, umówmy się. 0-2-0, weak minds in Dota, wiadomo, nie? No, o Weak Minds, no to przypomnij mi sobie Morflinga, naszego faworyta, który nie wytrzymał zbyt długo w tym meczu swoim. I patrzcie, przewagę mają, nie? Mniejszą niż 1K, ale mają. I fakt, że on ma 0-2 Invokerem jest wystarczający, żeby wyjść z gry. A co najlepsze, Phoenix ewidentnie nie chce grać tej gry, on sobie AF-czy. Znaczy nie chce grać tej gry, wróć, on chce AF-czyć. I to tak. Nie jest tak, że on chce grać inną grę szybciej, bo mu się coś tu nie podoba, bo nie wiem, chciał iść na mida i Viper mu zabrał cokolwiek. Bo on może teraz wyjść, nie dostać nic i zacząć nową grę, a on woli AF-czyć. Zacząć AF-czyć w nowej grze. O Boże. Także może lepiej dla społeczności, że jednak do końca AF-czył w tej grze. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Dobra, no co, trzeba trochę do przodu pocisnąć, nie? Coś tu tam, jakieś tam creepy bierze, o, idzie, ewidentnie umiera celowo, bo nawet się zatrzymuje i...
Chociaż teraz może powiedzmy, że spróbował coś zrobić, ale... Patrząc na to, jak długo awczył, to co, teraz mu się zachciało bić? Nie. Co się dalej dzieje? Myślę, że jaja by nie zrobił, jakby nie miał pewności, że zostanie zabity. Tak, też mi się tak wydaje. Bardzo ciekawe jest to, że skoro tak to wygląda, to ci rywale jeszcze mogą wygrać. Invoker sobie wyszedł. Tak, to jest też w tym najbardziej zabawne, że... Ja nie wiem, co tam się u Invokera działo, ale... Generalnie, no... Wygląda jakby wyszedł z raczej wygranej gry. Tak, tak. Patrząc na to, co robi Phoenix, na pewno, nie? Tak. Bo... Swoim nie raczej nie pomoże, a rywale... No jeszcze może tego nie dostrzegli, że Phoenix to jest... Łatwe źródło expa i golda. Tak. Ale swoją drogą to on też laskituje, nie? A mógłby. Tylko sobie patrzy na te creepy i łapie. O, teraz będzie laskit, czyżby? Nie, za późno. A, wiem dlaczego zaczął laskitować, bo przyszedł Juggernaut, więc nie można by było pozwolić, żeby się marnowało. No i co, biegnie umrzeć? Bo tu zaraz znacznik się zbliża. Tym razem jego Juggernaut przychodzi go ocalić od krybów, bo zakładam, że... że to już mogą być nowe samobójstwo właśnie w tym kampie. O Jezu. Dobra, idziemy trochę dalej. No bawi się, bawi, nie? O, cofnijmy. No ewidentnie się prosi o śmierć, nie? Widzi, że się tepują, stoi w miejscu. Niezbyt używa na przykład pierwszego spela, żeby uciec. Albo nawet ulti w panice, które by nie pomogło, nie? Zwróćmy uwagę, że wydawał się być zaskoczony tą sytuacją, bo nagle skoczył z kamerą do góry, jak został zaatakowany. Czyli się bawisz w adwokata diabła jednak. Przypadło ci do gustu. Doglądał, co się dzieje w dżungli. A tu nic tego nizowego został napadnięty. No nie powiem. Te pierwsze dwa przypadki, które mieliśmy, były tak lightowe. Zresztą przypominamy, że Odek, jak nie pamiętacie, w pierwszym odcinku był niewinny, nie? Że kto się mógł spodziewać, że tu... To jest jedyny case niewinności. Tak, zgadza się. W komentarzach pod filmikiem na YouTube strzelajcie, ile jeszcze case'ów winnych będzie do kolejnego niewinnego. Kto wie, może już za tydzień niewinna osoba. A może już za tydzień nie będzie odcinka, bo to się nie da wykluczyć. Wszystko się może wydarzyć, niczego nie można być pewnym. No i co? Chcecie, może nie przedłużajmy też sztucznie. Tak, tak, lećmy. Tam dużo wykrzykników się pojawia, więc może coś odwali bardzo dziwnego. Jak na razie to stoi w lesie. Juggernaut wyszedł, nie wytrzymał. Wygląda na to, jakby rywale faktycznie mieli wygrać. No ewidentnie, podszedł umrzeć. Dużo wykrzykników faktycznie. Phoenix... O! To jest dobre! To trzeba zobaczyć jeszcze raz. Brakuje bohaterów na górnej ścieżce. Phoenix ewidentnie potrzebował pomocy. No, Juggernaut wrócił. Cóż za plot twist. Może jeszcze Invoker wróci. Chociaż chyba nie jest w stanie. Tak, bo on w ogóle kliknął opuszczenie, więc on już nie tak, może. Tak.
No nie wiem, naszego przecie... Feniksa, bohatera. Można by było jeszcze wierzyć, że ten Feniks ma na przykład tylko jedną grę. Może powinni też dawać w tych case'ach, ile ktoś ma gier na koncie, bo... Powiedzmy, że gdyby to była jego gra numer 1, 2, 3, to byłbym w stanie uwierzyć, że bardzo nie wie, co się w tej grze dzieje, nie? Bardzo go rzeczy zaskakują. Jak na przykład, nie wiem, ma doświadczenia tylko z MMOsami, to w MMOsach się tak strasznego nic nie dzieje, jak stoisz co chwilę w lesie i nie farmisz na creepach, nie? Albo questów nie robisz. Ja zaś, ale nie wiem, ciężko byłoby mi uwierzyć w takie wyobrażenie. Tak, w sensie to byśmy musieli faktycznie dostać gra numer jeden, nie? Ale no tak na to, co się... My znamy Dotę, nie? To umówmy się. Morphling, to co pokazał Morphling 2 tygodnie temu, bo już mi się to miesza. Coś takiego, 2-3 tygodnie. Gdzie grał normalnie, umarł i stwierdził, że się po prostu będzie zabijał sam, to chyba też pokazuje, tak, jaki jest mindset. Początek gry, nie? 4 minuta z hakiem i on stwierdza, że no to czas... Umierać. Koniec dobrego, czas umierać, dokładnie, nie? Dobrze, AF czy teraz w bazie, myślę, że już mu damy report. Przeklikamy sobie jeszcze, co tam się działo dalej. Czy uczestniczył w jakiejś spektakularnej akcji? O, pauzuje. Czy to jest ten słynny pauzowacz? Dobra, już nie będę tak też cofał, bo nie ma co też sekund na YouTube nabijać. Jakby tak uciekł pierwszym spelem, to by jeszcze przeżył. Bo miał czas, jak... Ale chyba nie to było jego celem. Był zdziwiony, że udało im się... Wróć, że udało jemu się walnąć tego stuna, nie? I myślał, o nie, teraz to będzie głupio wyglądać, jak nie ucieknę, ale już trudno. Tak. Sam sobie taki problem stworzyłem, nie trzeba było nie stunować. Co, do ostatniego znacznika myślę od razu, bo to... Radiant's middle tower is under attack. Dobra. No to co? Kończymy i oceniamy, nie? No. Chyba winny. Tak. Ale nie skryptował, prawda? Hakowanie, używanie skryptów. No nie. Griffin lub szkodliwe zachowanie. Owszem. Owszem. No i tak oto znowu społeczność Doty stała się lepsza. Uff! To już tyle! Koniec filmu na kanale, już kolejnych nie będzie. Widzicie, wyczerpaliśmy content, wszyscy źli ludzie z Doty zostali usunięci. Tak, na dzień 16 lutego, godzina 1:17, wszystko wskazuje na to, że kanał umrze za te 2 miesiące. Ale kto wie, może jeszcze tego samego dnia, tak za 20 godzin się okaże plot, że jednak będzie content do końca roku. Umówmy się, jak będzie 1 000 000 subów, to choćbym sam miał gryfować, to dostarczę Overwatcha do tego kanału. i ponieważ się kończy historia kanału, to zwrócę uwagę, że mam strażnika po kalibracji, która była wczoraj. Wczoraj? Dobrze mówię? Dobrze. Tak, wczoraj się zakończyła. Pierwszy raz to dzisiaj mówię, żeby nie było wątpliwości. Wcale nie było nieudanego nagrania, które poszło do kosza, którego nikt nie zobaczy. Nie, nie. To nie z nami. My tu wszystko prawie, że na żywo. Prawie, że na żywo. Nawet tu pisze na żywo, proszę bardzo. Dobra. Tyle na dzisiaj. Jak oglądacie to w środę po premierze, to mam nadzieję, że jutro wszyscy są ready na Dotę czwartkową. A nie, że ktoś tam... Pierwsze 15. Zapraszamy. Zapraszamy. Jak ktoś nie może, to zapraszamy rezerwowych. Kult to do ciebie. Kult, tak jest. Dobra, tyle na dzisiaj. Pa, pa. Pa, pa.